Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w unboxingu, czyli czegoś, czego dawno nie było na kanale, ale od dość dawna prosiliście i często chcecie unboxingi. Ostatnio zapytałem o Kindle i wszyscy bang, 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 dawaj unboxing. No tu mamy unboxing. Jestem oczywiście na tle pianek, domyślacie się, co to oznacza. Co dzisiaj unboxujemy? Nie jestem pewien, czy w tytule zdradzę, czy nie. Dopiero się nad tym zastanowię. Dzisiaj unboxujemy nową lustrzankę. Stwierdziłem, że czas troszeczkę zwiększyć jakość produkcyjną tego wszystkiego, co ja chcę tworzyć i tworzę i będę tworzył. Dlatego postanowiłem zaopatrzyć się w sprzęt, który po prostu starczy na długi czas. Pierwszym sprzętem będzie Canon EOS 80D, czyli praktycznie najnowszy sprzęt. Taki półprofesjonalny, myślę, nie wiem, na pewno jest to coś więcej niż cała ta seria 600, 700, 750D, 750DI, cokolwiek. Tak więc to idzie na pierwszy ogień. Mam nadzieję, że będzie mi dobrze służył o wszystkich zaletach, funkcjach i tak dalej, których oczywiście wszystkich nie znam. Będę mówił już niedługo. Kolejną rzeczą będą dwa obiektywy. Tutaj jest kit. Kolejny obiektyw, który przychodzi w moje ręce, to ten obiektyw, który jest obiektywem szerokokątnym 10 do 18 mm, tak więc jeszcze się wypowiem, kiedy zobaczycie efekty. A ostatni obiektyw, czyli drugi, to ten, czyli Canon Pancake 24 mm stałoogniskowy aparat, który nie jest szerokokątny, to po prostu ujęć, gdzie nie potrzebuję zoomować, ale jest za to zajebiście kompaktowy, jak sami widzicie tutaj na tym obrazku. I ostatnią rzeczą, taką troszeczkę, powiedzmy, dla mojej wygody, jest bateria, zapasowa bateria. Kupiłem zamiennik, ponieważ cebula idzie mocno. Pała asystująca podsunęła mi tu już moją baterię, jest firmy Hechner. Wiecie, co jest ciekawego w języku niemieckim? Że dla nas Polaków, którzy tego języka nie za bardzo znają, w sumie jeżeli puści się jakieś słowo od tyłu, to ma dokładnie tyle samo sensu. Rechargeable battery. I on też sobie zapakuje, zobaczymy, jak działa fajnie. Tak więc, zabierzmy się za to, szkła sobie odsunę na razie poza kadr, zacznijmy od aparatu. Raczej takie proste, nie będzie tutaj chyba rzucania tym wszystkim, ponieważ jeżeli aparat będzie wadliwy, no to fajnie by było go jednak jakoś wymienić, oddać i tak dalej, tak więc nie chcę poniszczyć tych pudełek, bo pewnie kiedyś być może to sprzedam. Tutaj mamy instrukcje, które są w ogóle już rozpakowane, ponieważ kwestia sklepu, kupiłem na miejscu w Krakowie. Rozpakowali to wszystko, żeby zobaczyć, czy wszystko działa dobrze i fajnie. Dlatego zabierzmy się za sam sprzęt. Tutaj mamy pudełeczko, powiedz przecie, tekturę, która nam to wszystko blokuje i zaczniemy oczywiście od takich najmniejszych rzeczy, czyli pierdół. Powyjmuję je sobie wszystkie tutaj na biurko, żeby to lepiej wyglądało. Bla, 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 co się tu znajduje, baterie, no i też sam aparat, tak więc pudełko nam jest niepotrzebne, pody sobie odłożymy na za chwileczkę i zacznijmy od pierdół. Mamy kabel, który pasuje oczywiście do ładowarki dołączonej, tak więc jeżeli zastanawialiście się kiedyś, tak, dołączają ładowarkę. Słyszałem, wydaje mi się, nie jestem pewien, czy do Nintendo DS-a nie dołączają ładowarki, nie jestem sam pewien, nie trzeba dokupywać. No tutaj ładowarkę dostajemy, która pasuje i do tej oryginalnej baterii, którą mam, i do zamiennika, który jest dwa razy tańszy, ale i tak kosztuje ponad 100 zł, tak więc baterie są cenne, ale plus 80D jest taki, że naprawdę dużo czasu wytrzymuje na baterii, co się może przydać przy jakichś dłuższych sesjach nagrywkowych, które być może w przyszłości doprowadzą do bardzo ciekawych efektów. Poza tym mamy paseczek. Historia mojej 600D, którą kupiłem, kurde, jakieś 4 lata temu prawie. Okolice 4 lat temu, może trochę mniej. Założyłem ten pasek od razu. Nigdy nie był mi potrzebny, a zawsze mi gdzieś tam spadał na statyw i tak dalej. W końcu go zdjąłem i w dniu, w którym go zdjąłem, prawie mi upadł. I na szczęście go złapałem. Tak więc jeszcze muszę się zastanowić, co ja zrobię z tym paskiem. Mamy baterię. Bateria się nam zdecydowanie przyda, więc już teraz ją wyjmę z tej niebieskiej pięknej folii, w której ona się znajduje. Nie jestem pewien, czy ta bateria wchodzi razem z tym plastikiem. Nie, co ja gadam, nie wchodzi z plastikiem. To jest taka osłonka po prostu, którą się montuje, żeby bateria była bezpieczna. Wszelkie styki nieporysowane i niezabrudzone. Jak już powiedziałem, wziąłem aparat z kitowym obiektywem. La 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 la. Przepraszam. Dobra, okej. Okay. Po krótkich problemach technicznych powracamy. Jak już mówiłem, wziąłem aparat z kitowym obiektywem, ponieważ ten mój poprzedni od 600D niestety ma zajebiście głośnego autofokusa, a 80D w odróżnieniu od cholernej 600 fokusa ma. I fokus to jest coś, bez czego ja po prostu odmawiam teraz posiadać aparat, bo bardzo, bardzo chcę fokusa mieć. I to jest ten obiektyw. Nie będę wam tego wszystkiego pokazał na jakichś straszliwych zbliżeniach. Może za chwileczkę w ramach testu 80D coś sobie tutaj nagram. Jak to wszystko wygląda na tym obiektywie? Mogę sobie zrobić tak, mogę sobie tutaj zoomować na ten aparat. Pięknie widzicie, jak to wszystko się nagrywa.
zaprezentuję wam też, jak na maksymalnym odzoomowaniu nagrywa mnie. Bardzo podobnie jak ten pancake, mam wrażenie. No bo to jest 24-18, to nie jest jakaś kosmiczna różnica. Troszeczkę więcej mnie widać, no ale pancake jest o wiele lżejszy. Ten aparat z tym obiektywem jest naprawdę ciężki w tej chwili. No ale on się może przydać właśnie na przykład, żeby się na coś zoomować. Tak jak się zoomowałem teraz na to, teraz się zoomowałem na to. Mogę się zoomować na baterię. Ile to ma? 18-55, czyli to jest po prostu zoom, niestety. Zoom ze zmienną przysłoną, czyli chyba im większego zooma robimy, tym mniej możemy otworzyć przesłonę. Tak więc to jest minus oczywiście takich obiektywów. Już tutaj coś na nim jest, nie wiem, czy trochę śliny, czy jakiś kurz, dlatego go lepiej go zasłonię. Bardzo cichy autofokus. Tutaj jestem Tivur dnia czasu dalszego. Montuję sobie właśnie ten film i zauważyłem, że w sumie nie miałem wam jak pokazać różnicy w głośności. Psie, wyjdź. Tych dwóch systemów autofokusu. To jest moja stara 600D. Ona ma obiektyw ze starym systemem fokusu. I oto jak brzmi. Tak brzmi autofokus. Pozwólcie, że wam pokażę, jak brzmi autofokus w tych nowszych obiektywach z nowszym systemem. Właściwie nie brzmi. To jest kitowy obiektyw, on może się bardzo przydać, jest dość uniwersalny, nie jest najlepszy, no ale potem mam te dwa pozostałe obiektywy. Ale najpierw roztwórzmy sobie jeszcze body, które znajduje się w takim bardzo ładnym papierze. Jezus Maria. Nie! Nie chcę pykać! Do dupy teraz te folie robią, w ogóle się postrzelać nie da. Niedługo już mają być folie, które w ogóle nie strzelają. To jeszcze chociaż tak troszeczkę strzela. Utrzymuje jakiś minimalny poziom, ale to już te kolejne to nichuja. No i mamy samo body. Ale by były ja, gdybym teraz tak po prostu ostentacyjnie to upuścił. Mamy body. Jakieś najważniejsze cechy tego aparatu. Mamy bardzo fajny ekranik tutaj, który nam wszystko pokazuje, co się dzieje. No mamy totalną masę funkcji. Kółeczko do zmiany trybu, które się blokuje przyciskiem. Też bardzo fajna opcja, żeby przypadkiem dotykając kółeczka go nie obrócić. Ma fajną gumową obramówkę. Przycisk oczywiście włączania, ale baterii nie ma w środku. Ma dotykowy, obracany ekranik, dzięki czemu z łatwością można filmować siebie i widzieć, co się dzieje. To jest obowiązkowa rzecz. Mamy podpięcie na pilocika. Mamy, kurde, wejście na mikrofon oczywiście osobny i też wejście, żeby słuchawkami się wpiąć i słyszeć, co nasz mikrofon też nagrywa. Mamy co? Mamy USB-ka i mamy mini HDMI chyba, żeby sobie wypuścić gdzieś obraz. Mamy naprawdę też dobrą matrycę i w ogóle wszystko, co związane z tym aparatem jest naprawdę niezłe. Bardzo dobra wytrzymałość baterii, Full HD, 60 klatek, automatyczne rozpoczynanie nowego nagrania, przez co nie trzeba się dupcyć z włączaniem go znowu i w ogóle ucinaniem kawałków nagrania. Co się działo na 600D? Dlatego postanowiłem ten aparat po prostu wymienić. On jest całkiem spory, to trzeba przyznać. Nawet bez baterii jest dość ciężki, ale mam wrażenie, że jego ciężar idzie równo z jego możliwościami. Wrzucę do niego baterię. Mam nadzieję, że ta, którą dostałem, jest jakoś w miarę naładowana, ponieważ nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że zamiennik jest, bo w sklepie gościu sprawdzał, czy zamiennik, no bo to zamiennik w końcu, czy pokazuje stan baterii i tak dalej. Jak się to, kurwa, wkłada? W taki sposób się to chyba wkłada. Zaskoczyło. Otwórzmy ekranik i on! Chyba bateria jest wyładowana. Kleić, rozkleić. Jak ten gość w sklepie to otworzył, że on to wyjął? A z tej strony, dobra. Jest! Dobrze, udało się. Aparat odpalił na spokojnie. Mamy tutaj menu, co ja teraz ustalam? Datę, godzinę i tak dalej. Wiecie co? Ja nie będę teraz się tym wszystkim bawił, nie będę tego ustawiał. Aparat po prostu działa najzwyczajniej w świecie. To jest prosty unboxing. Tak więc kontynuujmy z dalszymi rzeczami, które mamy do otwarcia. Obiektyw 24 mm, tak zwany pancake, który jest cholernie mały i cholernie jednocześnie wygodny. Oczywiście, nie wiem, czy wam, może wam jakieś połapie ujęcie, jak wyglądają konkretne obiektywy, kiedy już wrócę z tym wszystkim do domu, bo dzisiaj raczej lecimy na małej ilości czasu. Ten obiektyw, obydwa te obiektywy są w granicy ceny poniżej 1000 zł. To jest uznawane generalnie w świecie obiektywów za cenę niską i to jest cały obiektyw. To jest calutki obiektyw, który jest naprawdę malutki. W porównaniu do obiektywu kitowego, to w ogóle nie ma najmniejszego gadania ten duży obiektyw. 24 mm, czyli bardzo sensowna, ogniskowa, która pozwala nam ustawić aparat w miarę blisko nas, a nie cały pokój po drugiej stronie, jak na przykład 50 mm, szczególnie na takim 80D, który nie jest pełną klatką, tylko jest po prostu kropem.
dzięki czemu tamte 50 mm staje się 80 mm i to już jest lekka masakra, bo to jest tak strasznie zzoomowane. Więc malutki obiektywik, który generalnie po zamontowaniu, ja go tutaj zamontuję, żeby Wam pokazać, jak bardzo to kompaktowe się wszystko staje, kiedy zamontujemy to na aparat. Tak więc tylko go tutaj wczepię. Co on ma? On ma biały kwadracik, bardzo fajne oznakowanie obiektywów. O, dobrze, zaskoczył, się bałem. Aparat z tym obiektywem wygląda tak, to praktycznie ledwo co wystaje ponad tutaj, no wiecie, tą górną część, gdzie się lampa chowa. Obiektyw jest naprawdę malutki, bardzo kompaktowy. Mógłbym w sumie teraz sobie spojrzeć, jak wygląda to wszystko przez niego. Włączę sobie tryb auto do zdjęć. No i proszę Państwa, ja pierdolę, ależ tutaj jest kosmicznie szybki autofokus. Panie, ziemniak! Jak to zapierdala z autofokusem? Chodź tu, zobacz. Moi drodzy, przywitajcie ziemniaka, włodarza. Bo ja też unboxing nagrywałem, tylko krzesła. Patrz, kieruję tam. Bęk, kurwa. Kieruję tu. Jeb! Nie chciałbyś się zamienić? Ja mam 70, 7 to ładniejsza cyfra. Nichuja! Szczęśliwa siódemka, zajebista ósemka, jak to mawiają. Jak to zapierdala, ale patrz, jaki ta 24 jest fajna, ja stąd widzę calutki ten aparat. No i dobrze, no i tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda wszystko z pancake'a. Nie wiem, jaki klatkarz jest ustawiony, to wygląda jak 25 jakieś. Nie wiem, ustawienia są teraz takie totalnie na YOLO robione. Teraz, no ciężko z widocznością naszą jest. Ale autofokusa bardzo ładnie łapie, twarze łapie. Kosmicznie szybki jest ten autofokus. Jak kurde przerzucę się tam, no to musi się jeszcze ekspozycja złapać i tak dalej, ale generalnie jest naprawdę w porządku, można dotykać ekranu, żeby fokus ustawiać i tyle. Więc jak ja siebie kurde ustawię na przykład, nawet jakbym chciał... Ale to wygląda śmiesznie, taka dziurka mała. Nawet jakbym chciał na wyciągniętej ręce, to całą moją twarz widać, teraz widać nawet i mnie i ziemniaka. Bardzo ładnie to łapie, ale... Jesteśmy tak blisko wtedy. Jesteśmy blisko jak cholera, no ale do na przykład ujęcia vlogowego, no to stawiam aparat tak i mam bardzo fajnie ustawione wszystko. Więc jest zajebiście. Pozwól, że też w Twojej obecności, jeżeli chcesz, zamontuję drugi obiektyw, który tutaj posiadam. To zamknę, to wszystko wyłączę. Możesz już odejść. Na chwilę. No chyba, że chcesz stać w kadrze tak z tym krzesłem. Ziemniak, powiedz mi, po co ci to krzesło? Pracujemy nad bardzo poważnym, ale tajnym projektem razem z Kiboltem. Ale... Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo nie ustaliliśmy polityki mówienia o projekcie. Na razie polityka mówienia o projekcie jest taka, że nie mówimy o projekcie. Ale dla geeków fotografii, ja powiem, to jest to Kina 11-16 i nagrywamy to na 16 mm na przesłonie 2.8, a tutaj mamy przykład innego szerokokątnego obiektywu, ale tym razem Canona 10-18, który ma stabilizację i ma cichy autofokus, bo jakbym tam oczuł autofokusa, to byłby strasznie głośny. A właśnie, jeszcze co do tego, jak mówisz o geekach. Maksymalne rozwarcie przysłony w tym małym pancake'u to jest 2.8. To nie jest jakoś w pizdu, mogłoby być mniej tak naprawdę, no bo nie wiem, jak się schodzi do 1.8, to jest takie piękne, kurwa, rozmazane tło portretowe. Ale czy ja wiem, czy mi to jest potrzebne? Patrz, jaka folia! Jakbyś takiego cichacza puścił. Taki odgłos. Dobra, tutaj mamy o wiele więcej tych rzeczy w środku, no ale sam obiektyw. Jak już mówiłem, szerokokątny obiektyw, wygląda bardzo ładnie, zakrzywione szkiełko tutaj u góry. On jest, myślę, porównywalny rozmiarowo do tego kita. Nawet troszeczkę mniejszy jest, co bardzo fajną opcją jest. Co on ma? Od 10 do 18, więc troszeczkę tam zoomować można. Maksymalne rozwarcie to... nie, to jest od kita. Gdzie jest, kurwa, to pudełko? Gdzie jest? Zrzuciłem? Nie. A, to ma zmienną przysłonę. Od 4.5 do 5.6, więc tutaj w ogóle nie ma co liczyć na jakieś super rozmazane tło, ale i tak myślę, wygląda to ładnie. Dla przykładu to kina, przez którą widzicie w tym momencie Tivura i mnie, ma światło 2.8 na całej długości. Tylko jest głośny autofokus, jest o wiele cięższy. No i tak wygląda ten aparat z tym obiektywem. To już jest to kolosalna różnica w porównaniu do tego pancake'a na przykład, to nie ma o czym gadać. Ale jak wygląda to wszystko w tym obiektywie? No, powiem Ci, że no fajnie wszystko obejmuje. Widzę tak naprawdę, widzę ten... No wy tego nie widzicie, ja to widzę. O kurwa mać, dobra! Widzę cały pokój ziemniaka od jednej ściany do drugiej ściany. Tą ścianę, która jest tutaj, widzę jeszcze do połowy. Ja pierdolę. Ziemniak stanął w rogu pokoju, widzę go. To jest po prostu kosmiczne. Kartę pamięci? Wsadzaj. Nagrywa się. Dobra, moi drodzy, to wygląda tak. Calutki pokój ziemniaka i cały syf, jaki się tutaj znajduje, absolutnie teraz widać. Jeżeli ja sobie wyciągnę ten aparat i chciałbym filmować siebie,
to widać kosmicznie dużo. Zajebiście dużo, to jestem po prostu w szoku, jak dużo widać. Audio mam nadzieję uda się synchronizować. No ten kurde też szerokokątny widzi naprawdę sporo. Naprawdę, to jest epic magic. Ten wyciągnął broń swoją, Chryste. Dobra, ja... Na przykład, jakby ktoś mówił, że to jest duży obiektyw. To jest duży obiektyw. Ja pierdolę. Ej, to wygląda, to jest jak luneta. No autentyczna luneta. Ziemniak robił tym zdjęcia księżyca, kiedy był czerwony księżyc. Czasami też strzelał do ludzi ze swych okien. Tak więc, właściwie jak mu powiedziałem, że chcę kupić ten aparat, to on powiedział, to może ja też sobie kupię. W sumie jest od ręki w jednym sklepie w Krakowie. Ja mu mówię, kupię za 2 tygodnie. On, a to może ja się jutro przejdę i kupię. Ale byłem pierwszy. Ten od GH4. Lumix GH4. Ziemniak generalnie nie jest wielkim fanem autofokusa, bo uważa go za zbędnego. Aczkolwiek ja po tym, jak miałem 600D, to absolutnie uważam autofokus za konieczność. Tutaj jeszcze jest kit. Na końcu wstawię jakieś jednak nagrania z tego kita, skoro już mam, kurde, tutaj opcję. Autofokus łapany jest cholernie szybko. I to by było chyba wszystko, co chciałbym wam pokazać na temat tegoż właśnie nowego aparatu. Jak już mówiłem, jestem absolutnym laikiem, nie wiem wiele o tym wszystkim, aczkolwiek chciałem po prostu pokazać ten aparat i unboxing, skoro mam okazję. I to by było tyle. Tak więc dzięki wielkie, moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka. Jeżeli chcecie te wszystkie sprzęty obczaić, linki macie w opisie. Linki do Ceneo, żebyście mogli zobaczyć przekrój cen, które się tam znajdują, a jeżeli nie znajdę linków na Ceneo, to gdzieś indziej. I no i co do tego? Myślę, że efekty tego wszystkiego będziecie widzieli we wszystkich moich kolejnych vlogach, chyba że to będą takie mini vlogi z wyjścia na miasto, może na jakiś event, to raczej będę to robił jakimś mniejszą kompaktówką. Pożyczyłem obecnie od ziemniaka G7X-a i naprawdę na takie wyjścia rozważam zakupić sobie własnego, jeszcze do tej lustrzanki. Tak więc dzięki wielkie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, łapa w górę. Jeżeli chcecie więcej unboxingów, dajcie znać. Następny, który nadchodzi, a może już nadszedł przed tym, ale raczej nie, to Kindle Paperwhite 3 oraz etui do niego. Dziękuję bardzo za uwagę. Pa, pa. Koniec!